każda spowiedź, która zawiera wyznanie grzechów, żałowanie za nie oraz sakramentalne rozgrzeszenie, jest ważna. To prawda. Ale czy to jest wystarczające w kontekście zapomnianego grzechu? Osobiście bardzo czekam na słowa kapłana, które wybrzmiewają właśnie w rozgrzeszeniu. Niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju. I wtedy spada mi kamień serca. Wiem, że te grzechy, słabości i upadki stały się przyszłością. No i teraz kolejny raz zadajmy to pytanie, czy to wystarczy w kontekście tego zapomnianego grzechu? Wydaje mi się, że nie, ponieważ jeśli nie był on w zbiorze wymienianych grzechów, to nie odczuję w stosunku do niego pokoju serca. Dlatego moja rada jest taka, jeśli czujesz, że ten grzech jest istotny i znacząco obciąża Twoją relację z Panem Bogiem, no to wtedy wróć, aby usłyszeć rozgrzeszenie i słowa pokoju dla tego konkretnego grzechu. No chyba, że jest on poboczny, mało znaczący, no to wtedy nie musisz wracać, dlatego że wraz z każdym rozgrzeszeniem otrzymujesz ogólny pokój serca i rozpoczyna się Twoja nowa droga z Panem Bogiem. Jesteś w stanie łaski uświęcającej. No chyba, że, jak wspomniałem, naprawdę Ciebie to obciąża, to czasami lepiej wrócić. Pamiętajmy, że człowiek jest tylko człowiekiem, nie jesteśmy robotami, dlatego czasami możemy zapomnieć grzechy, szczególnie w sytuacji stresowej. Dlatego pamiętajmy, że najważniejsze to wzbudzenie żalu za grzechy. Spowiedź to jest spotkanie z Bogiem, który kocha i On dopatrzy się w naszych oczach tego żalu. I kiedy On będzie, to wtedy da nam nowe życie.